Cześć wszystkim, z tej strony Julka. Dzisiaj jesteśmy w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej. Będziemy latać szybowcami, których jak widzicie mamy od groma tutaj. Powiem wam szczerze, nie wiem czego mogę się spodziewać, no bo jednak szybowiec to nie jest do końca to samo co samolot. Czy będą takie same odczucia jak w samolocie, czy będę miała ścisk w żołądku, czy raczej będę krzyczeć jak dziecko? Niedługo się przekonamy, zaraz będzie pierwszy lot, zaczniemy tak na spokojnie. Okej, jedziemy, zaczynamy przygodę. Let's go! Ja się boję, my czymś takim będziemy lecieć, naprawdę. To są malutkie. Ale się jaram mega. Cześć Juleczka. Obowiązkiem jest każdego uczestnika takiego lotu nałożenie spadochronu. Tak, ojej, spadochronu? Dla ciebie. Spasy. O Boże, czuję się chyba pilotem, naprawdę. Jakiś grubasek latał przed tobą, dlatego wszystko jest luźne. A nie lepiej w sumie, żeby było wszystko luźne, by było wtedy wygodniej chyba. No, ale wtedy byś fruwała po tej kabinie. Aż tak? Oczywiście. Teraz musisz to co wiedzieć. Jak wytnę się z tych pasów. Przekręć teraz tak, prawo. Boję jeden prawo. Ruch, zdecydowanie. O. I pasy się wypinają. Wygodnie jest? Wygodnie, bardzo wygodnie. Super. Jeszcze ja zajmę miejsce. Teraz będzie nas samolot ciągnąć, tak? Tak. Jakie są jeszcze inne formy startu? Start za wyciągarką, bardzo dynamiczny, szybki, wznoszenie na kilkaset metrów. Naprężaj, od długości liny. Naprężona, startuj termika. Termik. I w tej chwili bardzo, bardzo mocny start grawitacyjny. Kiedy szybowiec się spuszcza z góry. Teraz proszę zobaczyć, jak się wyginają skrzydła. To są normalne podmuchy. No i skąd jeszcze odpowiedź? Bo zadane było pytanie, ale w euforii startu nie odpowiadałem. Dałem się nacieszyć tym momentem. No. Mamy jeszcze w górach starty grawitacyjne, kiedy szybowce się spycha z góry. Z góry? Tak. I nie trzeba samolotu, nie trzeba wyciągarki, tylko grawitacyjnie. Tak. Jest to modny rodzaj startów bezmiechowej. Na to też trzeba mieć uprawnienie, ale teraz ostatnio bardzo modne są starty za samochodem. Kiedy jest lotnisko długa jest linia startowa, również takie starty się odbywają. Czyli coś podobnego jak teraz z samolotem, tylko że zamiast samolotu jest samochód. Samo. Okej. I długo będzie nas ten samolot czekać? Pilot decyduje, kiedy się chce wyczepić. Tak naprawdę to pilot holujący szuka wznoszenia. A czy jak się tak podnosimy i spadamy? Początkowo pasażer odczuwa taką sytuację. Piloci to już nie są podatni na takie rzeczy. Tak. Alfa kilo wyczepiony. Lecimy sami teraz? Tak, teraz aktualnie jesteśmy sami. Na samym powietrzu teraz tak się unosimy? Tak, teraz jesteśmy w prądzie termicznym. Prądy termiczne? Tak, ciepłe powietrze wznosi się do góry. I jak ptaki wykorzystują takie kominy termiczne, my w płaskim terenie również. I nie tylko w płaskim, wykorzystujemy to, nabieramy wysokości. A to takim szybowcem w sumie moglibyśmy polecieć do innego kraju w sumie. Tak, ten szybowiec
ma niesamowitą doskonałość, rzędu 60 km. Później zaprezentuję szkolny szybowiec, który ma doskonałość o połowę, na którym szkolimy, i ma tylko 30. Także pokazuje to klasę tego szybowca. Dodatkowo jest zabezpieczony możliwość powrotu do domu pilot, ponieważ ma silnik. To pikadełko, które słychać w szybowcu, to jest właśnie informacja o prądzie wznoszącym. Ale w ogóle nie czuć tej prędkości, w sensie ja mam wrażenie, jakbyśmy się tak faktycznie tak szybujemy sobie, bym powiedział, że tak po powolutku. Bardzo. Sto ileś tam, to ja miałam takie naprawdę. Bardzo się cieszę, że to się podoba. Bardzo! Się w ogóle nie do opisania, nie? W ogóle myślałam, że to będzie podobne jak w samolocie uczucia, wie pan, że... Ojej! No teraz jesteśmy w takim strumieniu bardzo intensywnego powietrza wznoszącego się. Ale na oku powiedziałby pan, że to bezpieczne. Bardzo bezpieczne. Nawet do tego stopnia bezpieczne, że latanie mogą zacząć adepci w wieku 14 lat. Gdzie wiemy, że... Tak, gdzie wiemy, że nas samochodami prawo jazdy otrzymują pełnoletni, tak? Najciekawsza i najbardziej interesująca rzecz w szybowcu to jest to, co wielu osób pyta, co to jest za przyrząd, dlaczego jest ta nitka? I to właśnie my traktujemy to za najbardziej przydatny przyrząd na pokładzie. On pokazuje nam opływanie powietrza, właściwe opływanie powietrza przez szybowiec. Jeśli nitka jest z tyłu, z boku, tak jak teraz zaprezentuję, to jest wielki błąd pilota w lataniu. Nitka powinna być w środku. Czy w zakręcie, czy w locie prostym, czy w galocie. A czemu powiedział mi pan, że mam przełykać ślinę przy lądowaniu? Uszy się nam nie zatykały, wyrównać ciśnienie. Sprytnie. I teraz będziemy tak krążyć? Nie, budujemy krąg i schodzimy do lądowania. Okay. To jest ten kierunek pasa. Okay. W ogóle jak momentalnie pan zmienił wysokość, bo przed tak, tak wysoko. Wysoko, teraz tak. I w tej chwili to uprzedzam od razu, mamy pas. Mireczku, lądowanie będzie na 1-2, tak? Tak, na 1-2 zgłaszałem, ale nie słyszałem. Plus takich sam, plus szybowców jest takie, że przynajmniej nie są głośne, więc tutaj ludzie się nie denerwują, że tak państwo latacie. Przede wszystkim nie zużywałem paliwa. Tak, jest takie drogie. To jest w ogóle super. Mógłby pan na autostradzie wylądować? W sensie tak na ulicy? Jakby było szerokie, tak. Mamy takie lądowanie, skąd wystartowaliśmy, tak wylądowaliśmy. Już otwieram. Teraz się robi mentalnie ciepło. O Jezu. No i jak, Juleczko, podobało się? Super, Jezu, dziękuję panu bardzo. A wam, słuchajcie ludzie, powiem wam szczerze, że wam szkoda, że to będzie takie coś jak latanie samolotem, ale w ogóle tego nie przypominało. Myślałam, że wiecie, będzie ten element wznoszenia się, będę... I koniec, i że będę po prostu przybywać sobie. Ale w ogóle to tego nie przypominało. Wchodziliśmy w te wiry powietrza, nosiliśmy się do góry, do dołu w ogóle. Widoki są, Matko Święta, ludzie, nie macie w ogóle pojęcia, co to za doznanie. Nie da się tego dopisać. Nie da się w ogóle tego opisać. Tak wow. Wygląda dopieszczenie wszystkich osób latających w Aeroklubie Ziemi Zamojskiej. Tak, polecamy. Czystym sobie możemy polecić. Jak na Okęciu. Pewna profesja. Tak. Siadamy jak z wanny. Jak z wanny. Tak. Lewa nóżka. O, 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 o. Pełna profeska. Dziękuję bardzo. Dziękuję.